A jak teraz patrzycie na mnie, to pewnie sobie myślicie, co ona tam widzi? Skały, skały i skały. I ta zielenina. Taka już jestem. To mój świat. Mój dom. No właśnie, stąd przyjechała kolumna Zygmunta. Tu kiedyś mieszkała. To kamieniołom Zygmuntówka w Górach Świętokrzyskich. Mówiłam w jednym z filmów, że kiedyś pokażę to miejsce. Więc pokazuję. Nie mogłam ominąć tego miejsca dzisiaj, jadąc po drodze. Wstąpiłam, bo jak wiecie, kocham minerały. Specjalnie, żeby wam to pokazać. I muszę wam powiedzieć, że jak tutaj podjechałam i tamtą ścieżynką przeszłam kawałek i wyłoniła się ta góra, to poczułam taką silną emocję w sercu. Tego słowa mi nie da się opisać. To taka pełna harmonia. Poczułam się jak w domu. Bo w takich miejscach jak to, w górach, w skałach, w przyrodzie, wracamy do siebie. To niezwykłe uczucie. Marmur stąd pochodzący jest przepiękny. Ma taką cudowną różową barwę. To taki zlepieniec. No i ta energia. O, tutaj jest przepięknie. Jakie cudowne struktury uformowała natura. Ten różowy kolor z tym przepięknym takim beżem. Tam, nie wiem czy widzicie, jak stokrotka, minerały się uformowały. No, a stokrotkę musimy jeszcze raz nagrać, bo kamerzyście się ręka trzęsła. Ale niełatwo jest jedną ręką nagrywać, a drugą trzymać się skały. A tutaj przepiękna kryształowa żyła. I tak sobie tutaj siedzimy na tej górze z kamerzystą i zastanawiamy się, jak teraz zejść. Bo wejść łatwo. Zejść gorzej. I udało nam się zejść. I tutaj kolejna piękność. Zobaczcie tutaj na te wszystkie kolory i struktury. Przepraszam cię, Sosenko, wiem, że tutaj mieszkasz na chwilkę. Niezwykły widok. A zobaczcie, jaki tutaj świat. Pająk też mieszka. I kwiaty też dają sobie radę. A schodząc, znalazłam jeszcze takie okazy. Tutaj to jak istne złoto. Kocham te minerały.
I muszę wam powiedzieć, że jak dotykam minerał, to czuję jego życie. I za chwileczkę szczyt. A tu z lepieńca widać. Kamerzysta tak się tutaj pcha, że zaraz spadnie, jak to już nie raz bywało. No i co? Dla mnie bajka. I pewnie w kamerze tego nie będzie widać, ale tam w dali widać zamek w Chęcinach. Pięknie, dwie takie wieże. A z tej strony powinno być widać tą różową ścianę. Nie wiem, czy kamera to tak ładnie pokaże. A zobaczcie tutaj. Dla mnie bajka. Ta mała jaskinia. To drzewko na szczycie. I ten zlepieniec cudowny. Identyczny jak ta kolumna. I moja ściana czerwona, widziana od góry. Jest magia. I te dźwięki. I mogłabym tu siedzieć, siedzieć i siedzieć. I czuję, że każda komórka jest odżywiona. I duch. A jak teraz patrzycie na mnie, to pewnie sobie myślicie, co ona tam widzi? Skały, skały i skały. I ta zielenina. Taka już jestem. To mój świat. Mój dom. Tam za lasem, parę metrów, trasa. A tutaj? Cisza, spokój i ptaki. I ten zapach, zapach lasu. Wracając do naszej opowieści napełnienia buteleczek, to każdy z nas w każdej chwili swojego życia spotyka na swojej drodze sytuację właśnie akurat dla nas, żebyśmy mogli napełnić swoje buteleczki. A to, jak je napełnimy, zależy wyłącznie od nas. I zobaczcie, jaka przepiękna rzeźba z brązu pana Igora Mitoraja. Ikaria. I znowu na górę. Jest coś w tej jeździe. W górę i w dół. Nie mogłam sobie tego odmówić. Może jeszcze raz zjadę i zjadę?
trudno. Ale dlaczego spotykają nas sytuacje właśnie akurat dla nas? O tym opowiem w drugiej części filmu. Bo miał być tylko spacerek, a zrobiło się troszeczkę przedługo. I to w dwóch miejscach, w odległości 200 kilometrów. Ale ile emocji. No i na tym koniec. A w drugiej części filmu udam się w dość zaskakujące miejsce, nawet dla mnie. I podam metodę na szczęście. Więc zapraszam. Jakie cudowne latarnie. I to jeszcze nie koniec, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że wieczorem pokażę jeszcze coś, co wywołuje we mnie zawsze wysokie emocje. Kolejna emocja. Koniec dnia i zachód słońca. Nad Warszawą. Jeszcze jedno, o czym już zresztą mówiłam w moich poprzednich filmach, że nasze myśli i emocje wpływają na nasze DNA. Jasność jest dla niego pozytywna, a ciemność negatywna. I przekładając to na nasze życie, ludzie harmonijni, pogodni i przepełnieni światłem po prostu mniej chorują, o ile w ogóle chorują.